osobiście od prezydenta pakowany, tak. Także na pewno nam się przyda, bo zawsze bardzo dziękuję za to przypomnienie historyczne pana sekretarza. Drodzy Państwo, jubileusz to wiąże się zawsze z tym, że nasze myśli biegną ku przeszłości. Ku tym, którzy zginęli, ku tym, którzy zdrowie tracili, którzy zaginęli w tych latach, kiedy mu trzeba było walczyć o tę wolność. My żyjemy już w takich czasach, drodzy Państwo, kiedy na fronty stawać nie musimy, bo tę wolność już mamy. Teraz jest tylko kwestia, no jak my tę wolność wykorzystamy. Małe dzieci pytają się, co to znaczy być patriotą. No kiedyś to było wiadomo, szedł na wojnę patriota, tak, kochał ojczyznę, na pewno ją kochał, więc poszedł walczyć. Jak my, ludzie żyjący w tych czasach, mamy pokazać, że jesteśmy patriotami? No, między innymi dzisiejsza obecność Państwa tutaj to jest wyraz Waszego patriotyzmu, pokazania, że jesteście Polakami. To, że jesteśmy uczciwymi ludźmi, że szanujemy innego człowieka, że jesteśmy w stanie pomagać innym, że myślimy o wartościach nie tylko ja, ale oni, że jesteśmy w stanie dokonywać właściwych wyborów wtedy, kiedy te wybory przed nami stoją. Drodzy Państwo, to my wtedy jesteśmy patriotami. Wtedy, kiedy nie pieniądz i moja władza może, ale inny człowiek jest dla nas ważniejszy. Drodzy Państwo, o wolności dzisiejszy występ naszych uczniów, także no, myśmy już widzieli nauczyciele, więc wiemy o naszej wolności, występ naszej młodzieży. Także dziękuję bardzo. Przebudź się, jesteś wolny, choćbyś jak ziemni duch szedł dołem dookolny. Przebudź się, jesteś wolny, zbudź tylko słuch. Witamy serdecznie wszystkich, którzy kochają wolność. Dzisiaj świętujemy odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Proszę wszystkich o powstanie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na mocach przepoczęła, szablonowie zemy. Marsz na Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Zadwoili się potem, zgodził się z narodem. Marsz na Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski.
hymnie. Rok temu, 10 listopada, do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Wówczas naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości. Kraj ogarnął nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu. Jędrzej Moraczewski opisał to tak. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 123 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo, na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie. Bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapek z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte doczekało. Jednak tę wielką radość musiało poprzedzić ogromne cierpienie, a naszą wolność zniewolenie. Przenieśmy się do roku 1915. Nikt, kto nie był na froncie, nie wie, przez co przechodzą żołnierze. Ona nie dostała od niego listu od kwietnia. On walczy z Niemcami od roku. Ona każdego dnia, w każdej godzinie zastanawia się, kiedy on wróci. On pisze, że brytyjscy żołnierze opowiadają o trudach, okrucieństwie i przemocy. Pisze, że żeby przeżyć, Niemcy, tak jak i oni, okopali się. W okopach ludzie żyją jak szczury, wśród szczurów. Mam wrażenie, że apokalipsa dzieje się na naszych oczach. Nie tylko na froncie, ale w rodzinach i w sercach. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę. I w przyszłość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się, tak jak ja. Serce na piersi rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. Tak strasznie dobrze mieć scenę w ręku. I śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Honor to światy z wojny, to światy z przemocy, to światy z konieczności zabijania. Bez konieczności zabijania drugiego człowieka, ale też siebie, swojego sumienia. Wolność to możliwość wyboru. Wolność to bycie z ukochanym człowiekiem, bez strachu o jego życie. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawny dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. Powróćmy jak za dawna.
Szczęście da nam każda noc i każdy dzień. Za siódmym morzem, za mostem znajdziemy czarodziejski dom. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem splót, że dla spełnienia tęsknot twór specjalnie przywiózł dobry duch. Powróćmy jak za dawny zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem splót, że dla spełnienia tęsknot dwóch specjalnie przybył dobry duch. Powróćmy jak za dawny lat w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się mnie przyprowadziłaś. Nigdy wcześniej nie byłem w tym teatrze. A mnie się wydaje, że kiedyś tu byłam, ale tak jakby w innym mieście. Dziwne. Biletów nie sprawdzali. Na plakacie napisano, że dopóki teatr istnieje, wstęp zawsze będzie wolny. Sporo ludzi przyszło. Nic dziwnego. Dziś po raz setny grają swój najważniejszy spektakl. Jaki to spektakl? Wolność. A teraz... Proszę szanownego państwa. Witamy w Teatrze Wolnej Myśli pod Białym Orłem. To miło, że odwiedziliście nasze skromne progi. Nigdy nie goniliśmy za publicznością. Powiem więcej, zawsze ukrywaliśmy się w bocznych ulicach wielu różnych miast. Nie jesteśmy przecież ani skamandrem, ani tym bardziej teatrem narodowym. Ale przetrwaliśmy. Nie grali u nas znani aktorzy. W obsadzie nigdy nie było gwiazd. Po raz setny pokażemy państwu nasz słynny spektakl – Wolność. Zdradzę państwu pewną tajemnicę. Za każdym razem program jest wielkim zaskoczeniem. Nie powtarzamy numerów, ponieważ za każdym razem na scenie występuje ktoś inny. Za chwilę zobaczymy, kto przyszedł dziś za kulisy i co będzie chciał nam pokazać. Będą to występy naturalne, bez specjalnego przygotowania. Wolność to przecież w jakimś sensie improwizacja. Wiemy, że zrobią to tchórze, rycerze czarnych panter i czerwonych tygrysów. Potrafi tylko straszyć, bić i zamykać zwierzęta w klatkach. Przez wiele lat nie uprawialiśmy naszej sztuki, ale kiedyś przez przypadek pantery i tygrysy zżarły swoich treserów, a następnie uciekły na wschód. A my znów zaczęliśmy rozwijać nasze liny. Mało nam było występować w kraju. Naszą sztukę pokazywaliśmy Francuzom, Niemcom i Włochom. Podziwiali, jak wiele możemy zrobić dla wolności. Co wieczór prawdziwe tłumy oklaskiwały nasze popisy. Największy aplauz wzbudzał jednak
najtrudniejszy numer. Stoi się swobodnie. Potem trzeba przycupnąć i odbić się wysoko, z podwójnym saltem w górę. I wtedy w tym czasie, gdy my robimy salto w górze, to salto, no wiecie, co teraz trwa. Ktoś zawiesza linę pionową. Ledwo zdążymy się złapać. Od tamtego czasu mało występujemy. Bardzo trudno bowiem chodzi się po pionowych linach. Wolność ciągle jest, ale jakby trudno z niej korzystać. Wiecie już Państwo, dlaczego nie pokazaliśmy Wam naszego numeru na żywo. Jest niebezpieczny. Praktyków wolności przyszliśmy na pozycję teoretyków. Wygodnie, niebezpiecznie. Uwaga! Hop! Wystąpił duet Liberty w swoim popisowym pokazie akrobacji wolnościowej na linie. Wielce szanowna publiczności, kiedy człowiek może robić co chce i jechać gdzie chce, myśli, że to prawdziwa wolność. Nie... Jedziemy autostopem, w ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Motocykl, samochód, motocykl, samochód, mo-ca, mo-ca. Symbolem wolności powinien być motocykl. Było, nie było. Zastąpił konia. Fantazja i styl. Mój pradziadek jeździł sokołem. Dziadek SHL-ką, ojciec WS-ką. A ja bym chciał Harley'a. Liczy się tylko motor. I kto by tu uwierzył? Motocykl symbolem wolności, wiatr we włosach, muchy na zębach. Samochód! Samochód jest znakiem prawdziwej wolności. Mój pradziadek jeździł polskim Fiatem 508. Dziadek z syrenką, ojciec maluchem, a ja chciałbym Mercedesem. Przedwojenny motocykl. Co kupię? To był styl. Arystokracja techniki. Ten dźwięk silnika, jak muzyka Mozarta i przestrzeń, którą się zdobywa. Ach, wolność! A te spaliny z włoski, to błękitnej barwie letniego nieba, pola uciekają w dal, a my sobie jedziemy do wolności. Kto pamięta polskiego Fiata 508? Produkowany był w II Rzeczypospolitej. Piękny wóz. Widziałem, jak sunął po ulicach miasta. Jechało się bez ograniczeń i kasku na głowie. Zupełnie inaczej niż taki zakuty w skorupę motocyklista. Wiecie, jak taki kask ogranicza horyzonty? Koń ma szersze pole widzenia. Może i kask przeszkadza, ale nie zniewala tak jak pasy bezpieczeństwa. Człowiek przywiązany do fotela ma być symbolem wolności? Nie żartujcie. Ja motorem mogę wjeżdżać tam, gdzie żaden samochód nawet nie zaświeci reflektorem. I tyle. Zresztą, co tu dużo gadać? Próbujemy? Jedziemy? Jedziemy! Bój się! To będzie prawdziwy pojedynek wolności. Pojedziemy jak przedwojenni ułani. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop! Ruszam. Nie zapala mi! A mnie zabrakło benzyny. Także tego, podskoczę z karnisterkiem i pojedziemy. Niektórzy zapomnieli, że za wolność trzeba płacić. Ot i tyle. Spierać się nie ma o co. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop! Rusza bus, będzie bus, będzie bus. Moi drodzy, dziś nasz spektakl
Nasz teatr gra swój spektakl po raz setny. Ale jeszcze nie tak dawno temu. Pan kogoś szuka? Nie szukam, bo już znalazłem. Pan jest odpowiedzialny za treści programowe, prawda? Tak, staram się przynajmniej. Ponieważ w naszym teatrze większość rzeczy dzieje się spontanicznie. Właśnie, spontanicznie. To mnie niepokoi. Wie pan, ludzie niektórych rzeczy nie powinni usłyszeć, bo w ich głowach powstanie pewien bałagan. Mogą się zerwać, wyjść na ulicę, zrobić kilka głupich rzeczy. A tego byśmy chyba nie chcieli, prawda? Nie rozumiem. Proszę, to moja legitymacja i upoważnienie. Pan cenzor? Och, po co tak oficjalnie? Jestem tylko skromnym urzędnikiem państwowym. Z upoważnienia wynika, że może pan przerwać spektakl, jeśli jego treści okażą się zbyt odważne politycznie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Działam w imieniu wyższego interesu publicznego. Przykro mi, dziękuję państwu za poświęcony czas, ale to koniec przedstawienia, przynajmniej na dziś. A który mamy rok? 2018. Właśnie, tu jest dziennik ustaw. Proszę popatrzeć na 11 kwietnia 1990. Ale jak to? Likwiduje się Główny Urząd Kontroli? Zwyczajnie. W 1990 zlikwidowano w Polsce cenzurę. Oficjalnie i zgodnie z prawem. O matko, ja taki zapracowany cały czas w terenie nie zauważyłem. Czyli jakby moja interwencja jest troszkę nieaktualna. Haha, przepraszam za to całe zamieszanko. To może ja po prostu sobie pójdę. Motor odpalił. Może podwieźć? Też mogę pana przejechać. Przepraszam, z panem pojechać. Jeśli trzeba, możemy panu pomóc związać koniec z końcem. Albo ułatwimy przywiązanie się do czegoś na nowo. Dziękuję. Pojadę nad jezioro, rozejrzę się. Może ktoś kiedyś będzie potrzebował takiego fachowca jak ja. Bo dziś o ideowych fachowców trudno. Do zobaczenia. Być może w niedalekiej przyszłości. Niektórym ciągle trzeba tłumaczyć, czym jest wolność i warto to robić. A nie mówiłam państwu, że w naszym teatrze wszystko może się zdarzyć? Muszę zebrać myśli. Jak to było? W domu skończyła się sól, więc poszedłem do pobliskiego marketu, żeby kupić trochę. Nic łatwiejszego. Też tak myślałem. Na początku. Najpierw przez 10 minut krążyłem po labiryncie półek, żeby znaleźć tę właściwą. Bez pomocy ekspedientki krążyłbym jeszcze dłużej. Kazała iść 10 razy w prawo, a przyjechać skręcić w lewo. Wreszcie dotarłem do miejsca położenia interesującego mnie towaru. Biorę. Też kłaść do koszyka. Co widzę? Sól. Sól. Proszę. Napisałem sobie. Jodowana, niejodowana, perłowa, morska, kamienna, kamienna w kryształkach, z mikroelementami, włoska, Morza Martwego, bocheńska, borowinowa, himalajska, kolagenowa, drogowa, gorzka rzymska, różowa drobna, kłodawska, mielona, czarna, peklowa, jodowo-bromowa. A na samym końcu wielkiego regału stała jeszcze jedna paczuszka. Sól wegańska. W
bezglutenowa, naturalna, bez konserwantów i cukru, z ekologicznej kopalni na Grenlandii. Uciekłem z tego sklepu. Dalej nie mogę się uspokoić. A co jeśli jutro zabraknie mi masła? Znowu będę musiał tam pójść. Kasjerka wołała jeszcze za mną. Zapraszamy ponownie! Chcą mnie zamordować tą wolnością. Tym wyborem, tymi decyzjami. Sprzedaję wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady. Nie tak to sobie wyobrażam. Był już u państwa ten pan z marketu? Wyglądał na bardzo zdeterminowanego. Do tej pory w naszym spektaklu nie mieliśmy jeszcze takiego numeru. Cóż, okazuje się, że wywalczyć wolność to jedno, zrozumieć ją to drugie, a korzystać to już zupełnie inna sprawa. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam obraz do sprzedania. Niedrogo. Weźmie pan? A co jest na tym obrazie? Wolność. Przykro mi. Ta pani wolność nie pasuje mi do koloru ścian. I format jest za duży. Starałam się naprawdę wiernie oddać wszystkie kolory i odcienie. Myślałam, że powstanie cały cykl. A tu proszę, nikt nie chce kupić takiej wolności. Rzecz gustu. Jedni wolą taką wolność, inni bardziej zieloną, jeszcze inni czerwoną, a znajdą się jeszcze tacy, co brązową. Ustami się nie dyskutuje. Proszę nie rezygnować. Niech pani zaczeka. Zawołam bohaterów dzisiejszego spektaklu. Halo! Proszę państwa, zapraszam na scenę wszystkich aktorów. O co chodzi? My już zagraliśmy swój numer. Właśnie mieliśmy odjeżdżać. Otóż to, silniki się grzeją, wolno stygnie. Panie kierowniku artystyczny. Krótko prosimy, nie marnujmy czasu. Moi drodzy, ta pani jest malarzem. Artystą. Nie wątpię. Chciałaby sprzedać komuś swój obraz pod tytułem Wolność. Może znajdzie się chętny? Pokaż pani ten obraz. Ej, co to za wolność? Tu trzeba by namalować marszałka Piłsudskiego na kasztance. Z wąsami, na koniu, w mundurze. Wtedy wszyscy widzieliby, o co chodzi. Konkretnie tak. Albo najlepiej namalowałaby pani Ignacego Paderewskiego w samochodzie, jak jedzie przez Warszawę. Jedzie szybko, a tłumy wiwatują. Ma siwe, rozwichrzone włosy i płomienny uśmiech. Opony błyszczą słońcu, lakier śni. Chorągiewki powiewają. To byłby dopiero obraz wolności. Pani namalowałaby mi pana generała Hallera na tle motocykli wojskowych Sokół, w tle bezdroża Rzeczypospolitej, jakieś dziewczyny z kwiatami w ludowych strojach i wszyscy wiedzieliby, w czym rzecz. A tak? Przykład jest potrzebny, jakiś konkretny bohater, a nie taka abstrakcja. Najlepiej, jeśli pani talentu nie brakuje, machnij pani wszystkich najważniejszych ojców naszej niepodległości, kiedy stoją na wielkim placu. A nad nimi widać wschodzące słońce. Tak jest. Oczywiście, niech pani idzie do jakiejś instytucji i odda się w jej opiekę. Będzie pani mogła do końca życia spokojnie malować całe cykle wolnościowe. Pani dobrze wyczuła klimat wolności, ale kolorów w mojej ocenie jest za dużo. Można się pogubić, prawda? Sama pani widzi. Chętnych na tę pani wolność byłoby dużo. Tylko każdy chciałby zobaczyć na tym obrazie coś innego. Ale na tym właśnie polega wolność. Wolność w życiu. Wolność w życiu
i wolność sztuce. Czasami nie mają ze sobą wiele wspólnego. Co tu się dzieje? Dlaczego na scenie jest taki bałagan? Przecież spektakl jeszcze trwa. Ta pani chce sprzedać wolność. Jak to? Jest artystką, nie ma z czego żyć, więc sprzedaje obraz. Skoro pani, jako artysta, nie może utrzymać się z malowania obrazów, powinna iść do jakiegoś domu kultury. Oni zwyczajnie pani wyznaczą, co ma malować. Dadzą farby i materiały, a nawet zapewnią sprzedaż. I wtedy nie będzie musiała handlować swoją wolnością. Tak jest. Oczywiście, niech pani idzie do jakiejś instytucji i odda się w jej ręce. Będzie pani mogła do końca życia spokojnie malować całe cykle wolnościowe. A nie spróbowała pani sił w muzyce? Dobrze się sprzedają teraz takie utwory do tańca. Bardziej żywe. Troszkę sama chodzi. Ona sama nie wie, czego chce. Dosyć tego zamieszania. Proszę do garderoby. Publiczność czeka na finał. Oni chyba niczego nie rozumieją. Przecież wolność to podstawowy warunek niepodległości. Proszę, weźmie pan. Za darmo. Może się jeszcze komuś spodoba. Albo nawet przyda. Jak widzicie, kochana publiczności, w finale dopadła nas nostalgia. Tak się czasami w naszym programie zdarza. Musimy kończyć. Kolejne spotkanie z publicznością mija bezpowrotnie. Żeby zakończyć optymistycznie, za chwilę pokażemy wam, kto w naszym programie wystąpi w kolejnym 101 spektaklu. Stronę. Wolność brzmi,
jak radosnych ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporny serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią mieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, dobrych myśli, dobiera w ludzi. Wolność ją wymyśli dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Został Baranowski. Pod względem administracyjnym na terenie Sampławy utworzono gminę. Pierwsze wybory odbyły się 5 lipca 1920 roku. Przewodniczącym komisji wyborczej był Jabłoński, a mężami zaufania Bronisław Lewandowski i Alojzy Rutkowski. Do rady weszły następujące osoby: Franciszek Ruszkowski, Józef Romoszyński, Franciszek Zaborowski. Wszyscy byli wyznania rzymskokatolickiego. W omawianym okresie na terenie Sampławy mieszkało 82 gospodarzy i 67 robotników. Dzień 11 listopada jest w naszym kraju obchodzony jako Święto Niepodległości. Uznano tę datę jako początek państwa polskiego. Jednak dla ziemi lubawskiej trwał jeszcze ponad rok. Czas ten cechuje się nadzieją i pracą. Najpierw nad zwróceniem uwagi na polskość tych ziem, później nad sprawnym przejęciem władzy i majątku państwowego w mieście i powiecie. Ostatecznie 19 stycznia 1920 roku wojsko generała Hallera przypieczętowało naszą przynależność do państwa polskiego. Ludność tłumnie przywitała żołnierzy i procesyjnie wprowadziła do miast, niosąc na czele pochodu polskiego orła. Wówczas powiat lubawski pozostał najbardziej polskim powiatem w dawnym zaborze pruskim. Stało się to dzięki ludziom, którzy tutaj mieszkali, uczyli się i pracowali. Ziemia lubawska zdała bardzo dobrze egzamin z polskości i była w pełni przygotowana na odzyskanie wolności. Gdy się okazało, że w 1918 roku nasz teren nie zostanie przyłączony do Polski, zaczęto prowadzić od stycznia 1919 roku przygotowania do zbrojnego powstania wzorem Wielkopolski. Tylko fakt, że w Wersalu przyznano powiat lubawski Polsce, spowodował, że walka się nie rozpoczęła. Dnia 28 czerwca 1919 roku powiat nasz został ostatecznie przyznany Polsce. Od tego czasu prowadzono przygotowania do przejęcia władzy. Odbyło się to dopiero 19 stycznia 1920 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi przejęcie władzy odbyło się sprawnie i bez większych problemów. Równym rytmem młodych serc
tym skończyłaby się część artystyczna i chciałabym podziękować przede wszystkim wszystkim występującym. Jeszcze raz brawa dla naszego zboru. Jak widzicie, no, siła tutaj w naszej młodzieży jeszcze jest i pomysłowość naprawdę bardzo duża, także myślę, że w przyszłość możemy patrzeć z podniesionym czołem. Drodzy Państwo, chciałam również podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Naszym nauczycielom, którzy, no sami dobrze wiecie, to nie samo się nie zrobi, trzeba to wszystko przygotować. Dziękuję pani Barbarze Dejnie, pani Brygidzie Duszak, pani Dagmarze Kowalewskiej, pani Marzenie Jurkiewicz, panu Bartkowi Zaleskiemu, panu Sławomirowi Sielskiemu, wszystkim innym paniom, bo to naprawdę tutaj wszyscy włączali się w przygotowanie całej tej uroczystości. Jeśli nie brali udziału w samej uroczystości, to pomagali, organizowali dzień piątek, gdzie w szkole obchodziliśmy te uroczystości. Nasze maluchy przepięknie przebrani, ubrani w biało-czerwone emblematy. Naprawdę to tydzień u nas był cały takim przygotowaniem do dzisiejszej uroczystości. W środę mieliśmy dzień biało-czerwony w ogóle w szkole. Wszyscy przebieraliśmy się na biało-czerwono, żeby upamiętnić, jak w jakiś sposób też można było upamiętnić tę uroczystość. Drodzy Państwo, zdjęcia też mamy już na stronach internetowych. Dzisiaj to jest uwieńczenie całego tego naszego tygodnia. Myślę, że to nie tylko ten dzisiejszy dzień, drodzy Państwo, ale no, to cały rok jest tym rokiem jubileuszowym. Tak jak tutaj dziewczynka czytała, to tak naprawdę nasze tereny to dopiero później. My jeszcze nie mamy tych 100 lat, prawda? Ale to jest ta dzisiejsza data, datą przyjętą dla całego naszego kraju. Drodzy Państwo, naprawdę serdecznie dziękuję za przybycie. Jeszcze chciałam podziękować naszym paniom z Rady Rodziców, które zajęły się przygotowaniem poczęstunku. Również bez rodziców nie poradzilibyśmy sobie z całą taką organizacją takich uroczystości. Dziękuję bardzo wszystkim paniom, które włączyły się w to przygotowanie.